Przygotowanie powietrza polega na po pierwsze oczyszczeniu, czyli filtracji z cząstek stałych, drobin kondensatu olejowego, wody. Czynności te wykonujemy w odniesieniu do filtrów. Po drugie, polega również na redukcji, czyli regulacji ciśnienia do wymaganego poziomu roboczego, co stosowane jest w odniesieniu do zaworów redukcyjnych. I po trzecie, przygotowanie powietrza polega na naolejeniu mgłą olejową. Czynność ta wykonywana jest w odniesieniu do smarownic. Przygotowuje się sprężone powietrze w celu zwiększenia trwałości elementów pneumatyki, a także wydłużenia żywotności eksploatacyjnej elementów sterujących i wykonawczych. Przygotowanie sprężonego powietrza wpływa również na zmniejszenie awaryjności elementów smarujących części ruchomych i uszczelnienia. Rodzaje zanieczyszczeń, jakie mogą znajdować się w sprężonym powietrzu, to cząstki stałe, olej oraz woda. Zacznijmy od cząstek stałych. Cząstki stałe dostają się do układów pneumatycznych przez sprężarkę powietrza zasysanego z otoczenia. Powstają one w urządzeniach wytwarzających sprężone powietrze, przewodach i instalacjach. Cząstki takie zostają uwalniane na drodze fizykochemicznej, czyli korozja, zgorzeliny, cząstek starzejących się i uszkadzanych uszczelnień, lub drogą mechaniczną jako skutek zużywania się części ruchomych w sprężarkach lub innych elementach pneumatyki znajdujących się w układzie. Olej w sprężonym powietrzu. Olej pochodzi ze sprężarek, głównie o konstrukcji tłokowej lub w postaci resztkowej, porywany jest przez przepływ powietrza ze ścianek przewodów. Olej w postaci kropel może także wytrącać się w formie kondensatu w przypadku celowego smarowania urządzeń pneumatycznych mgłą. Została nam woda. Woda w naturalny sposób znajduje się rozpuszczona w postaci pary wodnej, w zasysanym przez sprężarki powietrzu atmosferycznym. Woda może również przedostać się ze zbiorników sprężonego powietrza umieszczanych za sprężarkami. Ilość zawartej wody w medium roboczym zależy od temperatury powietrza i jego wilgotności względnej. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.